Kawiarenka Café Toche w Lądku Zdroju. Jest sobota, słoneczny i ciepły dzień. Idę z małżonką zaliczyć jakąś kawę lub inny zimny napój. Wygląda prześlicznie pergola z kwiatuszkami. Zobaczymy, czy napoje też dorównają zieleni. Kawiarenka Café Toche w Lądku Zdroju. Powrót po latach na dwie kawki latte macchiato ze wzorkiem mus truskawkowy i mus truskawkowo-brzoskwiniowy. Dobry? Smakuje? No, od czego tu zacząć? Od musu chyba, tak? No zobaczymy, truskawkowy z bitą śmietaną. Kurczę, trzeba się skusić. Mus truskawkowy zniknął w połowie. Żonie zniknęła połowa musu brzoskwiniowego i został truskawkowy. Jeszcze raz zobacz, jakie wspaniałe wzorki na kawie. To koniczynka czterolistna dla żony na szczęście, a dla mnie, nie wiem co to jest, też koniczynka i mus truskawkowy prawie zjedzony. Zabieramy się za kawkę w kawiarence Café Toche, Lądek Zdrój. Powrót po latach. Nawet kawka w kawiarence Café Toche znika. Na dworze jest bardzo ciepło. No kawka też ciepła, ale jaka może być kawka, jak nie mrożona? Za to musy były zimne. Co tam robisz? Zdjęcie jakieś? Szukam Café Toche. Café Toche, Lądek Zdrój. Tylko nie wiem, jaka ulica. Nie wiem. Myślałbym. Jaka ulica? Café Toche niedaleko Wojciecha. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. Także jak nie wiesz, gdzie pójść na kawę w Lądku Zdroju, to Café Toche na pewno jest dla ciebie. Kawka wypita. Otoczenie prześliczne, kwiatuszki, magnolie jakieś. Te fioletowe, te pomarańczowe, to nie wiem co, to żona. I rozważamy deser tiramisu. Nie. Galaretka, kurde, za dużo kalorii. Kurczę, za dużo przysmaków w tej knajpce. To może pilsnera. Gdzie po kawie, po tym to już w ogóle się nazywa. Nie, później pójdziemy do pani. Dobra. Czyli kawka w Café Toche znikła i desery też.